Cześć kochani, dzisiaj jestem z Wami, przychodzę z nowym filmikiem w naszej serii Moja Historia. Jest ze mną też Kamila Syganowska. Kamila jest trenerką personalną. Oprócz tego jest też mamą i żoną piłkarza. Także dzisiaj chciałam pochwalić się swoją metamorfozą. Kamila przeszła naprawdę długą drogę i jest niesamowitą motywacją. Mam nadzieję, że również Was zmotywuje swoją historią. Zostawiam głos Kamili. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeśli tak, to pamiętajcie, zostawiajcie nam łapki w górę i zapraszam Was. Kamila, opowiesz nam swoją historię? Tak, witam Was serdecznie. Słuchajcie, punktem zwrotnym w moim życiu było tak naprawdę zdjęcie, które ukazało się w internecie, zrobione podczas zakupów rodzinnych z moim mężem i dzieciakami, no, na którym zobaczyłam tak naprawdę siebie z innej strony. Nie widziałam siebie, słuchajcie, takimi oczami. Wydawało mi się zawsze, że nie jest jeszcze ze mną najgorzej, że jest dobrze, zwłaszcza, że mój mąż mnie zapewniał w tym codziennie, więc nie miałam jakby motywacji ku temu, żeby zrzucić parę kilo, a tak naprawdę kilkanaście. Więc gdy zobaczyłam, słuchajcie, to zdjęcie, na którym wyglądam tak naprawdę, wydaje mi się, że jest 10 lat poważniej, aniżeli chyba teraz, takie przykre komentarze po nim, naprawdę przykre, że gdzieś tam mi się łyska wokół zakręciła. To w tym momencie postanowiłam, że nie, ja muszę zrobić coś ze swoim życiem, muszę to zmienić. Nie będę czekać kolejnych 2, 5, 10, 15 lat, bo życie jest po prostu za krótkie i trzeba o siebie zawalczyć. Stwierdziłam, że to jest ten moment. Słuchajcie, najciężej w tej całej mojej metamorfozie, w tym całym planie, który przeszłam, tak naprawdę trwał on rok czasu, było, wydaje mi się, utrzymać się motywacji na jednym poziomie, stale, żeby być zmotywowaną, zaangażowaną. Myślę, że jej nie brakowało, aczkolwiek bywały doły, bywały załamania oczywiście, poddawałam się, ale wiedziałam, że w tym momencie nie mogę poprzestać, że nawet jak się załamię, to że się podniosę, muszę to zrobić i wrócić z powrotem na siłownię, na treningi, jak również dieta, słuchajcie, odpowiednie odżywianie, bo bez tego nie osiągniemy swojego celu, po prostu. Można bardzo ciężko trenować, ale jeśli się będzie nieodpowiednio odżywiać, to niestety, ale cała nasza praca, no może nie cała, ale 80%, 70% pracy pójdzie na marne tak naprawdę. Na początku przez 3 miesiące trenowałam z trenerem personalnym. On mi bardzo pomógł, bardzo wzmocnił moje, myślę, że takie poczucie własnej wartości, to, że jestem w stanie tego dokonać. Tak naprawdę złapałam takiego bakcyna, że zaczęłam się interesować sama treningami. Po jakichś 4-5 miesiącach zrobiłam kurs trenera personalnego, trenera fitness. Zaczęłam się w tej dziedzinie rozwijać, dużo czytać, chodzić na różne szkolenia i tak naprawdę przez 6 kolejnych miesięcy to była walka sama ze sobą i sprawdzanie na sobie, co mi najbardziej służy, co jest najefektywniejsze. I wtedy no, udało się, słuchajcie, po roku pracy nad sobą. Takie są efekty. Minus 20 kg, które utrzymuję do dzisiaj i w tym momencie jestem najszczęśliwszym człowiekiem, osobą na ziemi, słuchajcie, bo pomagam też innym i to mi naprawdę sprawia niesamowitą satysfakcję, że mogę swoje nieduże co prawda doświadczenie, ale jednak przekazać innym z takimi fajnymi, małymi i coraz większymi sukcesami, bo wiem, że one będą. Wyznaczcie sobie niewielkie cele i spokojnie do nich dążcie. Ja, słuchajcie, zaczęłam się odchudzać w rok przed moimi 35 urodzinami i to był mój cel. Ja wiem, że to był dalekosiężny cel, te 35 lat, ale to mnie tak motywowało, słuchajcie, żeby osiągnąć jak najlepszy rezultat, że tak naprawdę miałam ciągle to w głowie, żeby się nie poddawać, a nawet jeśli to zrobię, to wracałam na te odpowiednie tory. Marzyłam sobie, słuchajcie, że założę no, taką wymarzoną swoją sukienkę, którą szyłam na tę okazję. Tak też, słuchajcie, było. Z 68 kg schudłam do 48, przepraszam. No i jak założyłam tą sukienkę i zobaczyłam później to swoje zdjęcie przed i po, to sama naprawdę nie mogłam w to uwierzyć, że to jestem ja. Wcześniej tak naprawdę jadłam, słuchajcie, kiedy miałam ochotę, na co miałam ochotę, za bardzo nie zwracałam uwagi. Wydawało mi się oczywiście, że się odżywiam zdrowo, ale to tak naprawdę było... sama siebie tłumaczyłam, chyba żeby lepiej się poczuć po prostu, a tak nie było. W momencie, kiedy zaczęłam się odchudzać, to już w ciągu kilku miesięcy, bo przez pierwsze 2 miesiące było mi bardzo ciężko przestawić się na ten zdrowy tryb odżywiania. No niestety nie jest to łatwe, jak mamy złe nawyki, jakieś tam przyzwyczajenia, ale też na tym pracowałam i słuchajcie, zmieniłam, tak naprawdę pomyślałam, że
bardzo dużo na ten temat czytałam, również miałam oczywiście szkolenia z dietetyki i zastosowałam u siebie taki program oczyszczający, który przygotował mnie do odchudzania. Także to był taki jak gdyby taka pierwsza faza przygotowująca mnie do dalszej drogi w odchudzaniu. Bardzo mi to pomogło i teraz go również stosuję co kilka miesięcy. To również pozwala mi utrzymać wagę taką odpowiednią. A jeśli chodzi o takie nasze codzienne odżywianie, to wyeliminowałam, słuchajcie, zupełnie słodycze. Oczywiście wprowadziłam bardzo dużo warzyw do swojego menu. Zrezygnowałam dość drastycznie z mięsa, znaczy jadłam go dużo mniej. Odrzuciłam wieprzowinę, starałam się kupować tylko drób i to z upraw ekologicznych. Dlatego, że jadłam go mniej, to mogłam też sobie na to pozwolić. Moja metamorfoza zewnętrzna wpłynęła również na taką przemianę wewnętrzną mojej osoby. No ja czuję i wiem, że już nie jestem tą samą osobą, którą byłam 2 lata temu. Nabrałam dużo więcej pewności siebie i myślę, czuję, że teraz nie ma rzeczy, słuchajcie, nie do zrobienia. Także to są nie tylko pozytywne skutki wizualności, ale również i wnętrza człowieka. Kochani, dlatego zachęcam Was do aktywności, do systematycznej aktywności. Nie poddawajcie się, dążcie do swoich celów, spędzajcie aktywnie czas sami z rodziną, z przyjaciółmi, bo naprawdę warto, słuchajcie, zadbajcie o siebie, o swoje zdrowie. Trzymam za Was wszystkie kciuki, jak będziecie potrzebowali pomocy, piszcie do mnie. Buziaki, pozdrawiam Was serdecznie.